I oto, proszę Państwa, przed nami słynny pan Lucjan Kydryński. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie Lucjanie, wiem, że z zawodu jest pan przede wszystkim dziennikarzem, ale dla mnie i myślę, że dla wszystkich telewizorów pan się kojarzy przede wszystkim z konferansjerką. No to mi przykro, bo wolałbym, żeby mnie ludzie kojarzyli z dziennikarstwem. No ale tak to bywa, że to jest bardziej popularny może zawód. Tak. No wiadomo, telewizja to robi, ale wiemy, że czytałem kiedyś Przekrój, nie tak nagminnie, ale czasami go będąc w kraju czytałem i pana korespondencja była z Indii. Wtedy się jako młody człowiek zastanowiłem, pan Lucjan Kydryński w Indii, to znaczy, że musi znać języki obce. Jak to jest z panem? Wiem, że na pewno zna pan kilka języków obce, które najlepiej pan opowiada. Wie pan, znam oczywiście angielski, co w Indiach wystarcza. A poza tym nie zgadzam się z tym, że każdy, kto podróżuje, kto musi znać języki. Są tacy, którzy jeżdżą nie znając języków i jakoś sobie tam radzą. No, dziennikarze, on dziennikarza, no tak, oczywiście. To który z tych zajęć bardziej pan, w którym się lepiej pan czuje, jako dziennikarz czy jako, powiedzmy, konferencja na scenie? Absolutnie jako dziennikarz. Jako dziennikarz. Ja wolę pracować w spokoju, w ciszy, sobie coś tam pisać, niż pokazywać się publicznie na estradzie. Tak, ale jest, wie pan, taka jednocześnie opinia o nie tylko moich znajomych, ale o wielu ludzi, których spotykam, twierdzą, że pana sposób bycia na scenie jest właśnie jakby grą aktorską. Świetnie pan to robi, czuje się pan swobodnie. Trzyma pan widownię i już są brawa, zanim pan cokolwiek powie, jak pan wchodzi. No wie pan, już jestem na estradzie 30 parę lat, to już może tam mogę się jakoś czuć troszkę swobodniej na tej scenie, bo rzeczywiście już bardzo długo pracuję i miałem okazję pracować na bardzo wielu takich dużych imprezach, reprezentacyjnych imprezach. Zapowiadałem w Polsce wiele sławnych gwiazd z zagranicy, takich światowej sławy, tam Marlena Dietrich, Ella Fitzgerald, Juliette Gréco i tak dalej. No więc to oczywiście daje już jakieś obycie, że tak powiem, estradowe. W Carnegie Hall był pan w Nowym Jorku, kiedyś pan zapowiadał właśnie jakieś sławy. Zapowiadałem dwukrotnie w Carnegie Hall. Polskie imprezy oczywiście. Jedną taką imprezę bardziej, powiedziałbym, poważną, ze śpiewakami operowymi, z tancerzami operowymi, a drugą rozrywkową z duetem Kisielewski-Tomaszewski, z taką grupą estradową. Wiem, że prowadzi pan jakieś dwa programy w telewizji, bo właściwie jest to pana pomysł i robi pan świetną rzecz o tematyce właśnie muzycznej. Jakie to są programy? To jest taki magazyn muzyczny, który nosi tytuł Wiolinem i Basem i charakteryzuje się tym, jest to właściwie jedyny program, który zawiera różne gatunki muzyki, bo w tym programie ja zapraszam do tego programu ludzi na rozmowy i oni potem tam śpiewają czy grają na instrumentach i są to zarówno muzycy poważni, tacy klasyczni, jak tam powiedzmy nasi najwybitniejsi pianiści, Ewa Popłocka czy Janusz Olejniczak, czy skrzypkowie, Kulka, Jakowicz, jak i właśnie piosenkarze, czy śpiewający aktorzy, czy artyści operetki, czy jazzmeni. Także różne gatunki spotykają się w jednym salonie, że tak powiem, i rozmawiają na jakiś wspólny temat. Wspaniały pomysł, wie pan, tego nam tutaj brakuje. Przede wszystkim w telewizji amerykańskiej jest taki program, gdzie właśnie ludzi, przede wszystkim artystów zdolnych, cenionych, w ten sposób potraktować w programie, jest to rzecz wspaniała. Nie tylko na scenie, na koncercie, ale w telewizji, gdzie jest taka ogromna widownia. No właśnie, to jest ogromna widownia, więc to jest największa sprawa. Właśnie przy okazji chciałem zapytać pana, czy pan jako konferencjer i dziennikarz jednocześnie, czy ma pan Czy współtworzył pan jakoś program pana małżonki? Wie pan, no w jakimś stopniu, to znaczy po prostu często służę jej radą, jeśli chodzi o dobór repertuaru do recitali piosenkarskich, to wtedy jakoś wspólnie te sprawy omawiamy i czasem, choć nie zawsze, bierze pod uwagę moje jakieś sugestie czy moje rady, ale jak powiadam, nie zawsze, czasem ma inne zdanie i jednak nie korzysta z tego, co ja uważam za słuszne. Tak, a dzisiaj po raz pierwszy państwo widziałem razem, zapowiadacie ten program, to znaczy, że w tym turnie tak ma być, ale w kraju tego się jakoś nie robili razem. Robiliśmy to przez bodajże 2 lata, mianowicie prowadziliśmy wspólnie taki telewizyjny podwieczorek przy mikrofonie. Tak, tak, to telewizyjny. I tak, i kiedy właśnie w podwieczorek przy mikrofonie, dawniej audycja radiowa, wszedł do programu telewizyjnego, to myśmy przez pierwsze 2 lata właśnie wspólnie te podwieczorki zapowiadali.
Stąd się to wzięło. Zresztą na tej podstawie pan Michalski zaproponował, żebyśmy właśnie wspólnie także poprowadzili ten koncert. Świetny pomysł. Właśnie myślę, że pana nazwisko w dużej mierze, bardzo dużej przyciągnęło dzisiaj tą widownię. I tak, no bardzo by mi było miło. Tak jest, bo to się słyszy przed koncertem właśnie, na kogo chcą ludzie iść. Proszę pana, widziałem, tam w holu jest książka i jest pana podpisem. Przyznam się, że nie miałem czasu tam podglądać, co jest. Może pan powiedzieć, co tam, bo dość gruba jest. Na pewno są tam ciekawe i warte rzeczy. Co tam nie jest? Tam powinny być dwie książki. Nie wiem, czy są, bo też tam nie zaglądam, co tam pan Michalski prezentuje na tym swoim stoisku. Ale wiem, że ma dwie książki moje. Jedna to jest taka książka, taki rodzaj leksykonu, przewodnik operetkowo-musicalowy. To się nazywa, gdzie po prostu omawiam sto kilkadziesiąt najwybitniejszych dzieł z gatunku operetki, z gatunku musicalu. Natomiast druga rzecz to jest taka zawodowa autobiografia, jakby to się nazywa, Życie wśród gwiazd. I to jest 50 lat mojej i pracy, i kontaktów z artystami, i zbytności w rozmaitych, nie wiem, teatrach świata, czy na scenach świata. Chciał pan to utrwalić w postaci książkowej dla następnych pokoleń i dla obecnych. To świetny, znowu następny pomysł. Myślę, że pan zawsze ma dobre, miał pan dobre pomysły. Wie pan, razem, pan jest oczywiście ode mnie troszeczkę starszy, obserwujemy ja te tak sądzę. Tak. Pan ma brodę, a nie ja, ale ja jestem starszy. Tak. I te przemiany, wie pan, ustrojowe, co się tam w Polsce właśnie z tą między innymi, jak te zmiany ustrojowe wpłynęły na kulturę polską? Ja osobiście zauważyłem, jestem tutaj już poza krajem około 15 lat, wie pan, ale jakoś obserwuję, co się tam dzieje. Dużo powstało zespołów zupełnie innych, chociażby rockowych, o takich śmiesznych nazwach, jakieś nieżywe schaby, to jakieś tam byk cyc, co wydaje się już zupełnie śmieszne. Ostatnio przeczytałem w prasie, że obrażono właśnie na jeden z takich koncertów premiera Buzka. I pan jako dziennikarz, człowiek kulturalny, to widać pod każdym względem. Pan, inne pokolenie pan reprezentuje, to jest inna sprawa. Jak pan to ocenia, dzisiejsze to pokolenie, co jednocześnie uważa się za artystów, a nimi niby nie jest? Ja nie wiem, jak to do tego pan... Wie pan, no ja oceniam negatywnie. Oczywiście nie chciałbym tutaj jakoś być taką starą ciotką, która nie rozumie nowego, młodego pokolenia i która jest, ma za złe wszystko, ale wydaje mi się, że rozumiem młode pokolenie, tylko że dochodzą do głosu w tej chwili jacyś ludzie, którzy nie są specjalnie utalentowani, natomiast mają troszeczkę, nie wiem, poprzewracane w głowie i no, nie są to ludzie kulturalni, dlatego że te zespoły często właśnie, nie wiem, może to jest taka moda, no tak się mówi, że rap, powiedzmy, czy coś, to jest styl, który właśnie wymaga bardzo ostrych słów takich i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że to jest troszeczkę przesada i to, co pan mówi na przykład z tą obrazą premiera, no to nie świadczy to po prostu o tych ludziach sympatycznie i korzystnie. Czyli wiecie pan, kiedy po prostu Ministerstwo Kultury miało jakiś wpływ, była ta cenzura, gdzie system, jakby to powiedzieć, zaglądał aż za dużo tym aktorom, artystom. Oczywiście wymagania były okropne też, bo nikt sam nie mógł się prześlizgnąć. Dzisiaj z kolei jest pełen luz i ja myślę, że dlatego są takie efekty. Czy to jest chyba niezdrowe, czy się pan zgodzi ze mną? No wie pan, mi się zdaje, że to zależy wiele od ludzi, którzy po prostu są w tych środkach masowego przekazu, są w telewizji czy w radiu, którzy powinni jednak nie na zasadzie cenzury, no, ale na zasadzie jakiegoś dobrego obyczaju. No, że, wie pan, nie każdego się wpuszcza do domu, prawda? Jeżeli pan prowadzi dom, ma dom, to nie każdego pan zaprosi jakoś do siebie. Selektywnie to zrobić. Oczywiście i mi się zdaje, że tak samo telewizja czy radio też powinny jednak zapraszać ludzi, którzy jakiś poziom reprezentują. A teraz generalnie, bo pan bardziej zorientowany, co się w kraju dzieje, mam na uwadze, cała Polska jest podniecona tym wejściem do Unii, do NATO i wszędzie. A co jest kulturą? Bo wiem, że jest taki od czasu do czasu artystom program właśnie taki w Warszawie prowadzony, gdzie tak jakby to była, nie wiem, zbiórka, jakaś pieniążka dla artystów, którym się źle wiedzie? Czy to tak jest, że dzisiaj po prostu państwo nie... Przepraszam, dokończymy.